Hejka wszystkim! Hejka, hejka, hejka! To jest kolejna gra z serii dla dzieci. I ta gra jest przeznaczona dla dzieci, jak widzicie. I to jest Blue. Ja się przez to mogę strasznie ośmieszyć, ale znalazłam tą grę i pomyślałam sobie nagrać ją mogę dla osób małych. Takich, co nie skończyły na przykład jeszcze 6 lat. Na przykład, no, wiem, że niektórym osobom się może to spodobać, a dla niektórych mogę wyjść na dziwactwo. Ale tu raczej nie powinno być przemocy, bo to jest K3+, więc... Trochę się boję. Wybierz postać. Na pewno nie ta. Myślę, że będę Blue. Albo historyjka. Czy to jestem ja? A to nie, to jestem ja. Tato, wstawajcie. Co jest? Zrobiliśmy album z naklejkami o wszystkich rzeczach, które chcemy zrobić. Pamiętajcie, że i tak już mamy dużo fajnych planów. Idziemy do parku pobawić się z Mufinką, odwiedzimy dziadka i jeszcze mamy wybrać się na plażę. Hej, bingo! Pobawmy się w syrenki! Dziewczynki, zanim zaczniecie się bawić, musicie posprzątać zabawkę. O, musimy! Tak, ten pokój wygląda jak zoo. To dlatego, że bawiłyśmy się w zoo. W takim razie wszystko jasne. Może wam pomogę? Tak! Okay. Macie świetny plan. Ja tymczasem trochę się zdrzemnę. Tytuł tego odcinka Blue to wakacje. Wakacje. Dobrze, zagońmy te zwierzęta do zagrody. O, możemy udawać, że zwierzęta uciekły z zoo. Rzeczywiście, dobry pomysł. O, dobra. Co tutaj mamy? O, tyle pudeł. Ktoś miał je chyba zanieść do garażu. O nie, lew na wolności. Szybko łapać go. Teraz sprawdźmy salon. Czyli chyba gdzieś tu. Wow, pingwin. Ciekawe, czy nie jest mu za gorąco w Australii. Dobra robota. Pingwin opanowany. Do pokoju zabaw. Oni mają pokój zabaw? Ej, duży mają ten dom. O, czekaj. Ja mogę rzeczy tu podnosić. O, małpka. Bardzo ładnych majtków. Chodź z nami, mały. Kurczę pieczone. Te stworzenia rozlazły się wszędzie. Najpierw weźmy tego pająka. Okej, czyli po pająka idziemy. Ach, uf, na szczęście jest z gumy. Delfis! Szybko, musimy go uratować. Okej. Blue, popatrz! To co? Możemy pobawić się w niespodajkę? No jasne, podaj do mnie. Hurra, niespodajka! A, to jest balon, okej. Okay. Musimy odbijać balonik tak, aby był ciągle w górze. Nie może dotknąć podłogi. No dobra, grajmy! O, jupi! Pobawmy się na podwórku! No dobra. Jesteście w tym coraz lepsze. Jestem ekspertem od niespadajki. Tak, to łatwizna. Pamiętajcie tylko, że balonik nie może dotknąć trawy. Mhm. Jesteście całkiem niezły w niespadajkę, Bąble. Spróbujmy znowu. A co, mi nie wyszło coś? Wow! Balonik! O nie! Przeleciał przez okno!
No cóż, koniec gry. Bądźcie grzeczne i wracajcie do łóżek. Nie, musimy go znaleźć. No dalej. Chciałem po balonik. W tym domu ktoś to wie. Szukajmy, aż znajdziemy. No. Dobrze, szefie. Okej. Duży mają dom. Masz na górę szukać balonika. Tu go nie ma. Tutaj jest. Ale jak się do niego dostaniemy? Trzeba będzie przesunąć parę rzeczy. Najpierw popchnijmy to pudło w paski w stronę wózka. Wygląda na ciężkie. Pomogę ci. Jak jest za ciężkie, może tata wam pomoże. Albo mama. Wow, dobra robota. Już prawie koniec. Ten wózek wygląda na ciężki. Trzeba będzie dodatkowej pary rąk, żeby go przesunąć. Tak to się robi. Nie ma to jak praca zespołowa. Dobrze, dorwijmy tego balona. O, co to jest? Hej, to moje zdjęcie, jak byłem mały. Z dawnych czasów. Z 80-tych? Tak. Co to za rysunek z tyłu? Jak mogłem o tym zapomnieć? Gdy byliśmy dziećmi, wujek Prążek, wujek Radzio i ja zakopaliśmy skarb i narysowaliśmy tę mapę, aby móc go odnaleźć. To mapa skarbów. Możemy go poszukać? O, będziemy szukać skarbu. Potrzebujemy pozostałych dwóch kawałków od wujka Prążka i wujka Radzia, żeby wiedzieć, gdzie szukać. Dziewczynki, nie chcecie chyba spędzić wakacje szukając starych rupieci tety? Właśnie chcemy. Prosimy. No dobrze. Możecie zapytać o to wujka Prążka jutro przy okazji. Wygląda na to, że będziemy szukać skarbu w bąble. Dobra robota, udało ci się. Koniec odcinka, gra odblokowana. Teraz możemy pobawić się w niespadajkę. Fajnie. Udało ci się znaleźć kawałek mapy taty. Schowajmy mapę skarbów do albumu z naklejkami, żeby nikt jej nie wziął. Dobra robota. Udało ci się znaleźć kawałek mapy. To album z naklejkami, łobuziaki. Wyobraźcie sobie, jak będzie wyglądał, gdy na koniec wakacji wypełnicie go wspomnieniami. To kawałki mapy, które udało ci się znaleźć. Wybierz mapę, aby kontynuować przygodę, kiedy chcesz. Udało ci się odblokować te miejsca. Stąd możemy podróżować do naszych ulubionych miejsc, okej. Chcesz teraz iść poszukać tych rzeczy z domu. Dokąd chcesz iść? Idź do domu łączków. Mapa skarbów. Idź do domu. Mapa skarbów. Może zagrajmy w tą niespadajkę. Zagrajmy w niespadajkę. Okej. Okay. Zdobyłam gwiazdkę. Ta kamera trochę mnie denerwuje. O kurczaki, nie dobrze. Dobra. Jakie tu musimy poszukać rzeczy? Tak. Chodźmy do domu łączków. Aha, to jest dom łączków, okej. Muszę znaleźć chyba jakieś rzeczy. Świeciło się. To świetnie. O, tu mam. Fajne. Okej. Okay. No to teraz do domu łącz, mapa, idź do domu.
Muszę znaleźć takiego listka, jakby, i gazetę jakąś, czy nie wiem. Idź, mapa skarbów. Dobra, ekipo, chodźmy do parku spotkać się z wujkiem Prążkiem i Mufinką. O nie. Co takiego? O nie, tylko nie lepki gecko. O nie. Ratunek. Dajcie spokój, dzieci. Spóźnimy się na spotkanie z Mufinką i wujkiem. Ale muszę złapać Geksia. Bingo. To zajmie dużo czasu. Musimy pomóc Gekusiowi zejść. Dobry pomysł. Musimy mieć na czym stanąć. Na tacie. Wciąż za wysoko. Nie damy rady. Dalej, dzieci, chodźmy do parku. Podstawię Gekusiowi jakieś miękkie lądowisko. Na wszelki wypadek. Chodź, szkrabie. Zapytamy wujka Prążka o kolejny kawałek mapy. Hurra! Okej. O, spada. Jesteśmy. Z Mufinką i Prążkiem? A tak, w zamkowym forcie. W zamkowym forcie? To miejsce jest ogromne. Blue, gdzie jest zamkowy fort? Nie wiem, ale wiem jak się dowiedzieć. Chodźmy na szczyt wzgórza do zjeżdżania. A. No tak, stamtąd możemy zobaczyć calutki park. No dobrze, chodźmy na wzgórze zobaczyć, czy znajdziemy Mufinkę i Prążkę. Okej. Okay. Ale widok! Wypatrujcie zamkowego fortu! Nie widzę go! Ja też nie! Drzewa nam zasłaniają! A jeśli weźmiemy was na barana, wtedy zobaczycie... A to nie jest ten... Okay. To nie jest ten za nimi? Skanuję, skanuję, skanuję... Patrzcie tam! Dobra, to o to chodzi, okej. Okay. Myślałam, że inne. Udało się! O, jupi! Prowadźcie, dziewczynki! Idziemy sobie przez mostek. Cześć, Mufinko! Cześć, Blue! Cześć, Bingo! Nieźle wyglądasz, stary. A, tak. Mufinka bawiła się w przebieranki. Ładna tiara, Mufinko. Dziękuję, jestem księżniczką. Co się pobawimy? O, zagrajmy w podłoga trawa. O tak, znam. Nie wiem, czy księżniczki mogą się w to bawić. Chyba mogą tylko stać sobie i machać i ładnie wyglądać. O. Już wiem, możesz być księżniczką w wieży, a my będziemy bawić się w podłoga trawa, żeby cię uratować. Ale wy też musicie się przebrać. Okej. Okay. Tato! Tak, Mawciu? Gdzie są moje przebrania? Są nam potrzebne do podłoga do lawa. A, chyba zostawiłaś... Nie! Zabaw obok tynolki.